Ahoj, przygodo! Witam Was, drodzy widzowie, dzisiaj w takim niezwykłym anturażu. Mamy dzisiaj na pokładzie kapitana Artura Wójtowicza. Witam Cię, Arturze. Witam serdecznie, witam po raz kolejny wszystkich słuchaczy. Arturze, wiesz co? Teraz zrobiło się nieco ciszej, nie wiem dlaczego. Mikrofon Nie się wiem, nie wiem, wyciszył. zaraz sprawdzę, czy tutaj u mnie, ale u mnie wszystko niby jest ok. Dobra, ok, ja podwyższę wskaźniki u mnie. Dobra, ja się może przybliżę i teraz będzie lepiej jakoś, nie wiem. Tak, jest znacznie lepiej. No bardzo Ci dziękuję, kapitanie. Tu ja, wiesz, wierny majtek, będę dzisiaj słuchał tego, co kapitan ma do powiedzenia, a pewnie będziesz miał dużo do powiedzenia. I muszę Wam, drodzy widzowie, dopowiedzieć, że my z Arturem czasami po prostu, kiedy się spotykamy, przychodzi nam myśl, o czym chcemy mówić i mówimy. Więc wybaczcie nam, że ja czasami nie będę wiedział, jak się poruszać w tej audycji, bo dziś tą audycję tak naprawdę będzie prowadził Artur. Arturze, zapraszam Cię do prowadzenia. Witam ponownie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy na temat przesądów morskich, na temat tradycji morskich. Gdzieś tam na jednym kanale wystąpiłem. Zresztą w ogóle u mnie na kanale moim jest cały taki dział, taka playlista marynistyka. Tam jest dużo ciekawych rzeczy z tego zakresu. A są przesądy morskie? Jest coś takiego? Jest pełno przesądów morskich. Słuchaj, w ogóle uważam, że dwie najbardziej chore frakcje ludzkości to są wędkarze i marynarze, nie? Żeglarze i wędkarze. Dlaczego? Dlatego, że wędkarze będą opowiadali, jakie to oni ryby złapali, tak? No. A żeglarze będą opowiadać bajki, jakie to oni sztormy przeszli, tak? Natomiast tak. Wiesz, zapominają o tym, że prawdziwy kapitan myśli, co zrobić, żeby nie wchodzić w sztorm, a nie żeby ten sztorm przejść i się potem chwalić tak naprawdę, nie? No dokładnie. Bo nie na tym rzecz polega. Ale gdzieś tam na jednym z kanałów wystąpiłem i opowiadałem na temat kwestii związanych z tym, że jestem kapitanem i tam pojawiły się jakieś kurcze kwestie, komentarze, a czy ty jesteś kapitanem, a udowodnij, a w ogóle, bo faktycznie zapomniałem, więc żeby Zygi u ciebie takich komentarzy nie było, to na samym początku przedstawię wszystkie patenty. Oj, o, dobra, nie? Dobra, czekaj, to ja pokażę na większym czy świeci, czy nie świeci, tylko się... Teraz lepiej, tak, teraz widać, teraz widać. O, tak weźmiemy. Czyli aha. Widzicie wszystkie patenty, które są jak prawo jazdy, jeden na wszystkie jednostki żaglowe, drugi na wszystkie jednostki motorowe, patenty kapitana, dalej też tam w tej książeczce oczywiście są radiolokacje, czy radar, czy inne takie rzeczy. No i dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy na temat właśnie tych kwestii morskich. Ta czapeczka, którą tu widzicie, darzy ją niesamowitym sentymentem. Właśnie dlatego też Zygiemu mówiłem, czy wahałem się, czy ubrać się w strój galowy, aha, taki ładny, z pagonami, ale myślę czarnym krawatem. Dlaczego czarnym, to za chwileczkę powiemy, dlaczego wszyscy marynarze noszą czarny krawat, ogólnie ten pogrzebowy. Natomiast czy po prostu tak bardziej casual się ubrać? Aha. No ale ja sobie pomyślałem, że ponieważ będzie to taki bardziej frywolny temat, to sobie weźmiemy, spokojnie się ubiorę. Dlaczego mam sentyment do tej czapeczki? Kiedy pojechałem na pierwszy rejs i zaczynałem moją przygodę, ją kupiłem. Taką szmacianą czapeczkę morską. I wyobraźcie sobie, ona przeszła ze mną wszystkie rejsy. I przeszła i Ocean Atlantycki, i przeszła Ocean Indyjski. Także dużo, dużo ciekawych przygód i dlatego mam do niej taki sentyment. A druga to właśnie na jednym z rejsów taki kubek dostałem. Także, okay. Także... Róża też zawsze wiatru. Sobie herbatkę w Róża nim wiatru. Robię. A ten napis jest Gretę czy Kretę? Kreta. O, Kreta. No Kretę, no Kreta. To jest po okay. Z Krety, bo to na Krecie było kupione. Tak, tylko nie ja widać, Krety wiesz, czy to jest C czy G na początku. C, C, okay. C. To jest Kreta. To gdzie cię tam zagnało na ten pierwszy rejs? Jak to było? Wiesz co, jak to było? Ja ci powiem uczciwie, Zygi. To było coś takiego, że ja jako dziecko żyłem w takich czasach, że dużo było różnej maści książek przygodowych. I były przygody Tomka Filmowskiego, i był Karol Maj. Mm-hmm. I to było wtedy wielka burza na takie książki przygotowe i też żeglarskie. I ja jako dziecko miałem tak naprawdę niesamowitą marzenie, żeby gdzieś popłynąć, bo zresztą wiesz, były peweksy, no to w peweksach to no. Albo miałeś dolary, albo jako marynarz dostawałeś te z Baltony, prawda? Bony. Bony z Baltony, no to już w ogóle, nie? Poza tym jeszcze... Wiesz co, miałem tak długo taką małą szklaneczkę z Baltony,
Ona była taka obła bardzo. Napis Baltona, szklaneczka do piwa. Długi czas. No. Jeszcze ze mną do klasy chodził kolega, którego ojciec był marynarzem i pływał pod singapurską banderą. Dobrze, że akurat mówię o tej banderze, bo jedna ciekawostka, żebyście sobie zapamiętali, ze wszystkich państw na świecie, moi drodzy, istnieje tylko jedno jedyne państwo, które w prawie ma karę śmierci za piractwo. I O. tym państwem jest Singapur. Singapur. Za piractwo jest kara śmierci ogólnie. Natomiast, no i tak to wyszło, że wiesz, to były moje marzenia, ale potem się zmieniło, bo studia, bo to, bo tamto, bo wyjeżdżałem. I potem kiedyś mi się w życiu po prostu bardzo pochrzaniło, ci powiem, Zygi. I powiedziałem sobie, że jeżeli teraz nie zacznę spełniać marzeń, to nigdy nie zacznę, wiesz? I poszedłem na pierwszy kurs i zacząłem robić po kolei patenty, potem te wszystkie kwestie nawigacji i zacząłem pływać. I naprawdę zobaczyłem niesamowitą wolność, nie? To był kurs żeglarski? To zacząłem od kursu żeglarskiego, ale ja potem prowadziłem jednostki i pod żaglami, i na silnikach ludzi przewoziłem też. Także różne. Nie pływałem na takich potężnych, ale wiesz, ale takich, no, załóżmy 30 metrów, to pływałem, prawda? Na takiej tego typu wielkości. No, przegubowiec, autobus przegubowy ma 18 metrów, no to No, wiecie. tak. Prawda też jest taka, że jak już ktoś wypłynie z portu i sobie kurs weźmie, to każdy głupi będzie płynął. Gorzej jest tak naprawdę parkować w porcie tym, albo ładniej powiedzieć, Wyobrażam cumować sobie. w porcie, nie? Tak. No, żeby takim bykiem gdzieś tam cumować, wchodzić między coś tam, albo jeszcze różne przygody robić na zasadzie, że na linie się leci, prawda? Abordaż taki typowy czy coś. Ale przejdźmy sobie do pewnych morskich tradycji, do pewnych przesądów, bo jest to, wiecie, tak, że każda chyba grupa jakaś społeczna ogólnie ma jakieś swoje tam różnej maści opowieści. No i żeby było ciekawiej, marynarze nawet dzisiaj w ogóle są naprawdę bardzo przesądnymi ludźmi. Są naprawdę bardzo przesądnymi ludźmi. A skąd się te wszystkie przesądy wzięły i te legendy i przesądy? No wiele w ogóle legend żeglarskich powstało w ogóle w oparciu o mitologię grecką, to powiem szczerze. Te wszystkie legendy o jakichś tam dziwnych morskich stworach, o jakichś tam legendarnych krainach, o duchach morskich, o jakichś tam różnych zjawiskach, to mają swoje zakorzenienie w mitologii greckiej. W ogóle jest jedna taka z najstarszych legend, która przetrwała do dnia dzisiejszego. To jest legenda, że istnieje kraina Amazonek, czyli kraina kobiet, a No najlepiej w tak. ogóle nagich kobiet, prawda? I ona gdzieś podobno, bo tam starożytni greccy żeglarze głosili, że ta kraina kobiet gdzieś tam jest zlokalizowana w okolicach Morza Czarnego. Także jak te wszystkie zawieruchy rosyjsko-ukraińskie się skończą, można tam popłynąć, żeby w razie Sprawdzić. czego poszukać, sprawdzić, prawda? Średniowieczni marynarze twierdzili natomiast, że ojczyzną tych właśnie wojowniczych kobiet to jest jakaś północna kraina Zatoki Botnickiej na Bałtyku. No i oczywiście w miarę odkrywania tych różnych nowych lądów, to te legendarne krainy się przesuwały, ciągle się przesuwały. To tak jak wiesz, w Piśmie Świętym, jak Święty Paweł pisał o końcu świata, to miał na myśli Gibraltar, prawda? No Ale tak. kiedy już wszyscy dotarli do Gibraltaru, to efekt był taki, że efekt był ogólnie taki, że no tam nie znaleźli końca świata, więc płynęli Nowy ogólnie. koniec świata się pojawił. Tak, nowy koniec świata, tak samo jak Świadkowie Jehowy zawsze mówili o nowym końcu świata, który już niestety nie nadszedł, prawda? Więc zawsze był jakiś kolejny. W ogóle ulubionym takim tematem żeglarskim, tych żeglarskich opowieści, a jedną rzecz ci powiem odnośnie żeglarskich opowieści, bo jest jedna taka moja opowieść. Bo żeby było najśmieszniej w tym wszystkim, ja przepłynąłem całe Śródziemne, płynąłem cały Bałtyk, gdzieś tam Morze Ale Północne, pływałeś nie Atlantyk. jako pasażer? Pływałem i jako pasażer, pływałem i jako kuk, pływałem i jako drugi oficer, który zaprowiantowanie robił, i jako pierwszy na radiolokacji i później na końcu już jako kapitan, prawda? Natomiast
pierwotnie jako PO kapitan, bo musisz tam wyrabiać godziny pod okiem kogoś tam innego. Ale najśmieszniejsza z tych opowieści moich, i to jest niestety prawda, ci powiem, Zygi, no, ja po prostu raz w życiu byłem na Mazurach. Ja tylko raz w życiu byłem na Mazurach. I teraz, kiedy ja spotkam takich, wiesz, wyjadaczy, co tam se na żaglówce pływali na Mazurach, to oni mi opowiadają opowieści, wiesz, jakie to, nie wiem, białe szkwały były, albo tak, nie wiadomo co. Jak ja powiem, że ja byłem raz w życiu na Mazurach, to oni mówią: o stary, to ty się jeszcze musisz douczyć wiele rzeczy, to w ogóle, to ty nie wiesz co, a ty w ogóle gdzieś w życiu płynąłeś? Ja mówię: no tak, no wiesz, płynąłem na Atlantyku, płynąłem na Indyku, płynąłem, wiesz, na różnych miejscach pływałem, natomiast prawda jest taka, że ja nie byłem jakimś szuwarowo-bagiennym żeglarzem, tylko gdzieś tam na pełnym morzu byłem, to jest całkowicie inna rzeczywistość. Ale ulubionym tym właśnie, wiesz, tematem tych żeglarskich opowieści oczywiście były najczęściej jakieś potwory morskie, jakieś demony. Tak, 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 krakeny. Krakeny, z którymi trzeba było toczyć tą walkę i potem można było oczywiście opowiadać. No oczywiście do najczęściej tych spotykanych to były diabły morskie, były jakieś syreny, czyli kobiety z rybim ogonem, prawda? Ryby, jakieś przyssawki, które atakowały, węże morskie, no i tego typu jakieś podobne potwory. No i oczywiście w miarę dalszych tych odkryć naukowych, legendy o tych potworach traciły tak naprawdę na sile i praktycznie traciły na znaczeniu, prawda? Natomiast wtedy zastąpiono je innymi opowieściami o różnych takich górach magnetycznych, o jakichś grochowych wyspach, zaczarowanych wyspach, czy opowieści, wiesz, o latającym Holendrze, czy na przykład o jakichś tam ogniach świętego Elma, prawda? Czyli jakby każda epoka ma swoje takie opowieści. No wiesz, jeżeli coś nie bierze, to się wymyśla coś nowego, nie? To teraz mamy USO i UFO. No tak, no USO i UFO, no też będziemy mówić o USO, które jest podwodne, albo UFO, które gdzieś tam sobie lata, ale w pewnym okresie wśród marynarzy w ogóle i żeglarzy w ogóle krążył taki najbardziej popularny przesąd o Jonaszu, prawda? Który trzy dni spędził we wnętrzu ryby i też istniał też taki przesąd o wyrzucaniu za burtę nowych butów, i koniecznie trzeba było je rzucać przez lewe ramię i wtedy, kiedy po prostu te nowe buty wyrzucano za burtę, to miała się woda uspokoić i miał w ogóle sztorm ogólnie, szczerze mówiąc, przestać wiać, jeśli te nowe buty wyrzuciliśmy. Oczywiście istniała też legenda odwrotna, czyli jeżeli wyrzuciłeś stare buty, używane buty, wtedy wywoływało to tak naprawdę wiatr i tak naprawdę dotyczyło to szczególnie albo jachtów, albo statków żaglowych, bo ten ruch był uzależniony praktycznie od wiatru. Tak naprawdę niekiedy też marynarze wbijali takie swoje żeglarskie noże w drewniane maszty rękojeścią, która miała być skierowana w tym kierunku, z którego powinien nadchodzić wiatr. Aha. To też miało w sumie pomóc, dawać taką nadzieję, że wiatr będzie. Oczywiście coś, co zapewniało wiatrowi dobry wiatr, to wiemy doskonale, że Neptun nie lubi i nienawidzi, kiedy na pokładzie pojawia się kobieta. To wiemy doskonale, prawda? Oczywiście wbrew tym zakazom, to jedna chyba z kontradmirałów polskich też jest kobieta, no ale to nie wiem, jak to tam ten jej statek funkcjonował będzie, ale dla zapewnienia jachtowi jakichś pomyślnych wiatrów, jeżeli już kobieta pojawia się na pokładzie, to powinna podrapać paznokciem maszt jachtu, tak jakby faceta drapała za uchem, prawda? I wtedy będzie sytuacja dobra. W ogóle te wiatry będą już najbezpieczniejsze, jeżeli ta wchodząca na pokład będzie dziewicą, prawda? Jak głoszą stare po prostu przesądy. Oczywiście niegdyś w ogóle, i taka prawda była, że gwizdanie na statku jest zabronione. O, tak? Na statku mogą gwizdać. Tak, tylko dwie osoby mogą gwizdać i mają prawo gwizdać tylko dwie osoby na statku. Bosman? Nie, jest tylko kapitan albo kaphornowiec, ten, który przeszedł przylądek Horn na południu, tak? Oczywiście z przylądkiem Horn jest na tyle śmiesznie, że tam przez miesiąc to możesz sobie nawet i wiesz, wpław przepłynąć
nie? Natomiast w 11 miesięcy masz huragany. Więc ci wszyscy czekają w tym ostatnim porcie w Argentynie, w Ushuaili, tak? Przez ten miesiąc. Szybko, wiesz, przemykają, nie? Tak. I potem, wiesz, ja przeszedłem Horn, nie? Tak, przeszedłem tak, Horn. No nie, także, wiesz, dostaję pieczątkę, że przeszedł Horn i wszystko w porządku. Ale oczywiście, jeśli ktoś gwizdał na statku czy na jachcie, kapitan mógł tak naprawdę wziąć i wsadzić go do karceru, bo kapitan też ma specyficzne dosyć swoje przywileje tak naprawdę, ale o tym jeszcze weźmiemy, za chwileczkę powiemy, ponieważ... Słuchaj, czyli na statkach jest coś takiego jak areszt? Jest, jest. Ma prawo kapitan wziąć. Kapitan tutaj zresztą nawet, poczekaj sekundkę, ja ci powiem, o, to praktycznie każdy pływający powinien mieć jak Biblię, tak? To jest kodeks morski. On z jednej strony jest po polsku, z drugiej po angielsku. Tu jest wszystko, to jest całe prawo morskie, jakie istnieje, które znacznie różni się od prawa międzynarodowego, bo ono mówi, kiedy można zatrzymać jednostkę, kiedy nie, co trzeba zrobić i tak dalej. I jak sobie zaczniemy czytać, co może, a co nie może kapitan, to zobaczymy taką ciekawą rzecz, że na przykład wyobraź sobie, w ciągu ostatniego roku na statkach, na ziemi, urodziło się 1000 dzieci. Wiesz? Wow. Coś. Urodziło się 1000 dzieci. Żeby było śmieszniej, jedna z linii lotniczych, nie wiem, czy to jest British Airways, czy to jest Pan Am, nie wiem, która, ale jeżeli by kobieta na pokładzie samolotu urodziła dziecko, to to dziecko ma dożywotnie bilety lotnicze tej linii, tak? Hmm. Dlatego też zgodnie z tym prawem linie lotnicze nie chcą wpuszczać na pokład kobiet w ciąży, jak są już w tej zaawansowanej ciąży, prawda? To też jest. Ale urodziło się dziecko, ponad 1000 dzieci na statkach, w związku z tym kapitan odnotowuje to i zgłasza w urzędzie. To więc... jakie ona ma to dziecko obywatelstwo? No do tego portu obywatelstwo ma, bo statek jest pod banderą. No i statek jest własnością tego państwa, którego jest bandera. Żeby było śmieszniej, powiem ci, Zygi, żaden polski statek nie pływa pod polską banderą. Tak mamy fajne prawo morskie, że wszyscy uciekają, żeby podatków nie płacić, prawda? No, jedynie pod polską banderą są dwie tak naprawdę, chodzi mi o te duże statki normalnie, to są dwie szyby wiertnicze gdzieś tam w Morzu Północnym. Tam. Aha. Ogólnie przyjęło się też, powiem ci, że na przykład ktoś chce sobie wziąć ślub na statku, kapitan może go udzielić i to takie będzie fajne, romantyczne. To nie jest tak do końca. Ślubu może udzielić, powiem uczciwie, tylko i wyłącznie kapitan, który pływa pod brytyjską banderą. O. Jeśli by to był statek pod polską banderą, to polski urząd stanu cywilnego tego nie przyjmie, ale brytyjski, jeśli jest pod brytyjską, przyjmie. Kolejna sprawa, kwestia dotycząca pogrzebów, tak? Załóżmy, że ktoś tam sobie umrze, na przykład, coś z tym człowiekiem trzeba robić. O ile ten statek płynie w regionach zimnych, nie ma sprawy, bo się gościa wrzuci i on tam się przemrozi, nie? Ale jeżeli to jest w okolicach równika czy coś, no to trzeba coś z nim zrobić, tak? Ogólnie. No tak, ale przepis jest taki, że pogrzeb należy dokonać w momencie, kiedy jest gwarancja, że w przeciągu doby statek nie jest w stanie zawinąć do portu. Mhm. Czyli na przykład płynie sobie przez Atlantyk przez nie wiem ileś tam dni, no i wiadomo, że no nie będzie ten gościu się rozkładał. Jak ten pogrzeb wówczas wygląda, Zygi? Otóż pakuje się człowieka w worek. Prześcieradło, prawda? I zaszywasz, nie? Mhm. Zaszywasz prześcieradło, ale ostatnie przeciągnięcie igłą ma przechodzić przez nos, tak? Wow. Żebyś miał gwarancję, że ten gościu na pewno nie żyje, tak? Mhm. Że wiesz, że on na pewno nie żyje. No i siup za burtę i wtedy kapitan zaznacza tylko pozycję, gdzie te zwłoki wzięto i w sumie wyrzucono. Co jeszcze może kapitan? No może ktoś przeskrobie, może go zaaresztować, tak? Może wsadzić jako policjant do aresztu i w pierwszym porcie wysadzić i dać go władzom, tak? To nie ma sprawy. Co jeszcze może? No może być sytuacja, że ktoś, kto robi inwentarz i jedzenie, zaopatrzenie robi, za mało tego zrobił, tak? Oła. I nagle ludzie na statku zaczynają przykładowo głodować, dajmy na to. No tak, to jest trudna sytuacja.
Ale ja też robiłem zaopatrzenie na statkach, to też mogę ciekawych rzeczy parę opowiedzieć, bo też za kuka robiłem swego czasu. O. To sytuacja jest taka, że załóżmy jest za mało zaopatrzenia. Wiadomo, że za chwilę byłby bunt, ale statek przewozi jedzenie. Kapitan ma prawo zarekwirować Pieczątkować. ładunek statku, tak? Ma prawo, żeby po prostu no, ludzie mu tam, wiadomo, go nie wyrzucili gdzieś po drodze, nie? Tak naprawdę. Funkcja w ogóle kuka jest bardzo, powiem ci szczerze, odpowiedzialna, ale też może być to funkcja jednorazowa. Ja kiedyś spływałem z takim kapitanem, że on kazał sobie coś zrobić, nie? Dostał takie śniadanie, coś tam, nie? Ale za chwilę, wiesz, rzucił tym wszystkim i mówi, dobra, teraz bym coś zjadł, nie? Kiedyś za kuka wzięliśmy jakąś dziewczynę, a ona nagle będzie, wiesz, weganką i ona, wiesz, listki sałatki, tu, wiesz, chłopy jak byki, nie? A tu, wiesz, ona listki sałatki i będzie karmić listkami sałatki tych, nie? No Kolesiów, tak. nie? Także, wiesz, to też jest kwestia, że trzeba dobrze wyliczyć, żeby potem nie było kwestii i żeby zaopatrzenia gdzieś tam indziej nie robić. No ale wróćmy sobie do pewnych kwestii. Dlaczego nie gwizdano w ogóle? No właśnie, Dlatego, to mnie że dziwi. Skąd ten w zakaz? XVI-XVII wieku na statkach pojawił się dzwon. Ten dzwon zamiast zegara odmierzał wybicia. Pospolicie Tak się to zwane mówi, że to szklanki. tak, szklanki, wybijano szklanki. No i gwizdanie w nocy mogło kojarzyć się z tymi też szklankami. W ogóle po co się wybija te szklanki? Ano, bo jest zmiana wachty. Wachta trwa 4 godziny, ale są dwie takie krótsze po 2 godziny wachty w południe i one się nazywają psie wachty. I teraz skąd Czemu? się to wzięło, że to są psie wachty? Bo w staroangielskim istniało takie słowo, które wymawiało się jakoś dax, dex, dox, coś tam i ono oznaczało uporczywy, nużący i tak dalej. Ale ten, kto to przepisywał ogólnie, przepisał jako Jako dox. dog. I wyszły ten. To jest też tak humorystycznie, ja zawsze ludziom tłumaczę, dlaczego księża mają celibat, nie? Bo kiedyś stary mnich miał przepisać żyj w celi, bracie, a napisał żyj w celibacie, nie? Nie, No i po żartujesz. prostu tak to zostało i tak to już ogólnie, wiesz, było. Więc w związku z tym to gwizdanie było zabronione, dlatego że w ogóle etyka marynarska czy żeglarska zabrania nawet dzisiaj tego gwizdania na pokładzie. Oczywiście chodzi mi, żeby nie gwizdać ustami, a nie za pomocą Tak. gwizdka, bo Bosman oczywiście miał gwizdek i tak dalej. W ogóle do dnia dzisiejszego utrzymuje się taki, wiesz, przesąd wśród niektórych marynarzy, szczególnie starszego pokolenia, że ta obecność kobiet na statku przynosi nieszczęście, tak? I No kobieta jest. nie powinna w ogóle pływać na statku. Dlaczego? Ano, z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że statek w języku angielskim jest kobietą, prawda? Nawet Brytyjczycy na statek mówią she, czyli mówią ona, tak? To co z tymi kobietami? Więc wiemy, że kobieta nie powinna pływać na statku, ponieważ statek również jest kobietą i jedna o drugą byłaby zazdrosna, to jest wiadomo. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, Zygi. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, w języku polskim statki nigdy nie pływają. A? W języku polskim statki chodzą. Statek wchodzi do portu, statek wychodzi Faktycznie, z portu, faktycznie. statek idzie w morze, tak? Aha. Statek idzie w morze. W języku polskim statki nie pływają, tylko chodzą. To jest też ciekawy. Skąd się to wzięło? Nie wiem, ale ciekawostka jest No po jest. prostu. Bo nikt na to nie zwraca uwagi szczególnie, prawda? No. Tak samo jak w języku polskim mnie wkurza, powiem ci szczerze, jak słyszę, gdzie idziesz. Czy to jest taki bezsens, jak nie ma takiego czegoś. W języku polskim jest dokąd idziesz, dokąd lecisz, dokąd płyniesz. Dlaczego? Bo jest ruch. Tak. Natomiast gdzie jesteś, gdzie stoisz? Tak, Dlaczego? gdzie Bo byłeś? ruchu nie ma. Prawda? Tak. No ale wróćmy. Ale
Dlaczego tak jest w języku polskim? Nie wiem. W ogóle widoczną taką, szczerze mówiąc, pozostałością pewnych przesądów, wierzeń żeglarskich, to są takie pięknie rzeźbione, malowane galiony, czyli jakieś głowy na dziobach żaglowców, które często wyobrażają albo jakieś tam piękne niewiasty, albo smoki, albo potwory, albo jakieś syreny, albo jakieś herby. Skąd się to wzięło w ogóle? Wzięło się stąd, że kiedyś wikingowie, jak płynęli i komuś łeb obcięli, to po prostu na dziobie zawieszali tą głowę. Nie? Makabra. No i w związku z powyższym potem te kwestie były rzeźbionych głów. Tak naprawdę bardzo często można by powiedzieć, że te wszystkie opowieści o tych potworach morskich często wypełniały żeglarzom i marynarzom taki dosyć długi okres czasu w podróżach, działały w ogóle na wyobraźnię. Tak naprawdę tymi opowiadaniami tych początkujących ludzi straszono bardzo często, albo jakiś tam starszy, tych początkujących ludzi przede wszystkim straszono, żeby przynajmniej jakoś tam mieć z tego satysfakcję. Tak samo po dziś dzień mówi się o Trójkącie Bermudzkim przykładowo, no nie? Że też tam różne rzeczy się działy, czy nie tam. Na moim kanale jest film ze Sławkiem Lerlacińskim na temat Trójkąta Bermudzkiego, gdzie my rozważamy też dosyć taki ciekawy, ale w ogóle tak naprawdę powiem Ci, że niektóre z tych przesądów morskich są naprawdę bardzo trudne do wytłumaczenia, bo przykładowo taka księga przesądów morskich mówi przykładowo, że jeżeli na lądzie marynarz by spotkał kobietę idącą z pustym wiadrem w porcie, oczywiście dzisiaj jest to raczej nierealne, ale kiedyś kobiety w porcie chodziły, tak? Z wiadrem. Przynosiło to nieszczęście. Kobieta z wypełnionym wiadrem wodą przynosiła szczęście. Tak samo podobnie spotkanie karła przynosiło nieszczęście. Dlaczego w porcie? Dlatego, że istniał mit o pewnym takim diable, który pojawiał się ni stąd, ni z owąd, na pokładzie, wchodził na maszt, na reję, robił tam różne rzeczy i doprowadzał do zatonięcia statku. Tak więc twierdzono, że jeżeli jakiś karzeł by się w porcie pojawił, no to po prostu ten diabeł, on się nazywał Knomblau, czy jakoś tak, i on po prostu się de facto zmaterializował, prawda? On się de facto zmaterializował i już była to zapowiedź jakiegoś tam trwałego, nazwijmy to, nieszczęścia, prawda? Jeżeli w ogóle marynarz spotykał jakiegoś duchownego, jakiegoś księdza, to było to też uważane za jakiś taki szczególny omen, można by powiedzieć. Dobry czy zły? Słucham? Dobry czy zły dobry, omen? Dobry. Jeszcze kilka takich innych ciekawostek. A słuchaj, a tak w ogóle księża bywali na pokładach? Nie jako pasażerowie, tylko jako członkowie załogi. Istnieje duszpasterstwo ludzi morza. I oczywiście również na Stefanie Batorym była kaplica, tak, pływał to ksiądz. Fakt. Nie płynąłem z Stefanem Batorym, ale mój ojciec płynął. No. Kiedy wypływano, moi drodzy? I kiedy się wypływa? Zacznijmy od tego, że żeglarze hiszpańscy najchętniej wyruszali w morze w piątek. I zawsze rejsy z Polski są w piątek. Dlaczego? No. Dlatego, że w piątek wypłynął Krzysztof Kolumb. 3 sierpnia 1492 roku wypłynął Krzysztof Kolumb, a to był właśnie piątek. Więc żeglarze hiszpańscy wypływali. W Polsce też, jeżeli są organizowane rejsy, to się utrzymało do dzisiaj? Tak. Jeszcze inne rzeczy się utrzymały do dzisiaj. To, co ci wspomniałem, ale to za chwileczkę. No, to może teraz wejdę. Zawsze zobaczysz, że w galowym mundurze u marynarza jest czarny krawat. Dlaczego czarny tak, krawat? Tak, faktycznie. Dlatego, że kiedy była bitwa pod Trafalgarem i wygrał tam admirał Nelson, prawda? On oczywiście się podnosił, widział, że wygrał, ale praktycznie zginął w tej bitwie, bo już umarł praktycznie tak w tej bitwie pod Trafalgarem. To władca Wielkiej Brytanii na znak pogrzebu i szacunku dla admirała Nelsona kazał flocie brytyjskiej założyć czarne krawaty. Potem się to przejęło i inni marynarze też zaczęli w sumie brać te czarne krawaty i jakoś tam trzymać. No ale wróćmy, kiedy się wypływa. Więc hiszpańscy wiemy, że wypływają na pewno w piątek, ale Arabowie nigdy w piątek nie wypłyną, dlatego że jest to dla nich dzień święty, prawda? No tak. Więc skoro jest to dzień obrzędów religijnych, no to jest sytuacja tego typu, że nawet ten przesąd przeniósł się troszeczkę do Europy i w niektórych stoczniach nawet w piątek nie wodują statków. Bo to ma przynosić przykładowo
pecha w jakimś tam stopniu. Natomiast jeśli chodzi o marynarzy anglosaskich, to oni uważali, że feralne dni, w które nie należy w ogóle wypływać, to jest to przede wszystkim 2 lutego, 31 grudnia, pierwszy poniedziałek kwietnia i drugi poniedziałek maja. Dlaczego? Dlatego, że w tych dniach w Biblii ludzkość nawiedziły różne kataklizmy. I w związku z powyższym oni do tego tak podchodzili. Dawniej w ogóle marynarze uważali, że rzeczy, które przynoszą pecha, a które są na pokładzie, to są wszystkie rzeczy kudłate, czyli jakieś futra, prawda? Jakieś futra, jakieś włosy. W związku z powyższym to przynosiło nieszczęście. Co przynosiło szczęście? Pierze. Dlatego często spotykamy marynarza z papugą, tak? Aha. Więc pierze przynosiło szczęście. To znaczy, szczęście. Że nie było psów na pokładzie? Były też psy, a psy były wyjątkiem i koty też były wyjątkiem. Natomiast powiem ci taką ciekawostkę, bo ty też jesteś ze Śląska, na temat szczurów. Mhm. Często się właśnie mówi, że ze statku... szczury lądowe, ale się mówi, że ze statku uciekają szczury. Tak, tak. Tak? I to jest, tak delikatnie by można powiedzieć, że jest to troszeczkę dziwne, bo przecież szczur lubi wodę, szczur bardzo dobrze pływa, więc po co szczur ucieka ze statku tak naprawdę, nie? Ogólnie do wody. Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli szczur ucieka ze statku, to jest to na 200% dowód, że gdzieś jest przeciek. To jest taka sama sytuacja, jak górnicy skowronka brali do kopalni. Jak skowronek padał, znaczy, że za dużo metanu, tak. Prawda? I trzeba się wynosić. Więc jeżeli szczur ucieka, to znaczy, że za chwileczkę toniemy, tak? Bo żaden szczur by ze statku z ciepłego nie uciekał, szczerze mówiąc, no nie? To jest jakoś tam brane. Już wspominałem o tych dzwonach, które pojawiły się na żaglowcach w XIII wieku. Przede wszystkim one po co były? No na samym początku w XIII wieku one były po to, że miały odstraszać jakieś demony, duchy morskie, tego typu rzeczy. Dopiero później miały kilka takich prozaicznych zadań, jak oczywiście to wybijanie szklanek. Odmierzanie czasu. Tak. Tak, odmierzanie czasu, czy też wzywanie załogi do pewnych manewrów, czy też ostrzeganie załogi przed pożarem. No czy też wreszcie to zostało do dnia dzisiejszego, że one służą do tego, żeby dać sygnał we mgle, prawda? Bo jak nawigować, jeżeli jest mgła, tak? Co jakiś czas bierze się akurat albo gwizdże tym gwizdkiem, albo się dzwonem wybija, prawda? Oczywiście, jeżeli jest radar, to jest to najmniejszy problem, ale czy ice, ale jeżeli nie ma, no to awaria mogłaby być. W ogóle ten zwyczaj odstraszania tych demonów za pomocą takiego dzwonu okrętowego, to można by też odnaleźć w takiej zachowanej tradycji, która jest związana z chrztem statku w ogóle, nie? Bo też te wybijanie, to też była ta butelka szampana, która była o kadłub rozbijana, prawda? I w ogóle też istniał taki, nazwijmy to, zwyczaj, że jeśli statek był nowy, to z tym dzwonem się obchodziło po wszystkich pomieszczeniach i się go obdzwaniało po to, żeby po prostu tam się jakieś złe duchy nie imały. A zapytam cię o przesądy związane z jedzeniem. Czy były takie, albo z napitkami? Właśnie, no chciałem powiedzieć właśnie odnośnie picia troszeczkę. Aha. Pierwsza podstawowa rzecz. Wiemy doskonale, że Neptun nie lubi piwa, więc piwa się nie pije na pokładzie, tak? Co więcej ci powiem, pierwotnie pijano piwo. Potem flota brytyjska przeszła na rum, a flota francuska przeszła na wino, prawda? Z jakim efektem? Ano z takim, że flota francuska pijąc wino cała złapała szkorbut i przegrała wszystkie bitwy, tak? Więc przejęto, że lepiej jednak rum pić niż wino, tak? W ogóle jeżeli pije się alkohol na morzu, to pierwszy kieliszek, zanim zaczniemy pić, bierzemy dla Neptuna, tak? Się wylewa. Pierwszy wylewasz dla Neptuna. Co więcej, nigdy na statku albo na żaglowcu nie wznosi się toastów na stojąco. Dlaczego? Zawsze się siedzi. No tutaj są dwie takie teorie. Pierwsza to był kiedyś król angielski Wilhelm bodajże IV, który był tak wysoki, że jak wstał, to przypierniczył w sufit. I od tego momentu
i od tego momentu nie pito. To drugi bardzo prawdopodobne. Druga opowieść dotyczy króla brytyjskiego Jerzego IV, że kiedy wszyscy wstali, żeby wypić jego zdrowie, to on powiedział, że drodzy panowie, wasze oddanie jest mi doskonale znane i nie musicie wstawać, nie? I w związku z tym oczywiście też nie pije się na stojąco. To jest sprawa jasna. Co więcej, każdy dzień tygodnia pijesz za co innego, tak? Więc pijesz oczywiście za tych, co na morzu w niedzielę, prawda? I za tych, co zginęli. Następnie pijesz za rodziny, pijesz za różne sprawy i pod koniec oczywiście jednego dnia pijesz za żony, tak? Nie, pierwszego dnia pijesz, pod koniec pijesz za kochanki, tak? Okay. A następnego dnia pijesz za żony, żeby nie dowiedziały się o kochankach, tak? Okej. Okay. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię napitków. W ogóle imprezy na statkach... I jeżeli kapitan do swojej kajuty zaprasza, to jest to największy honor. Jak to w ogóle z tym kapitanem jest? Czy on schodzi pierwszy ze statku, czy on schodzi ostatni ze statku? Ano, zależy od sytuacji. Jeżeli statek przybija do portu i statek cumuje, to wtedy kapitan schodzi pierwszy ze statku. Ale jeżeli jest nieszczęście albo coś, to kapitan ostatnio opuszcza statek, zabiera mapy i przyrządy nawigacyjne. Pamiętam ten wypadek tego dużego statku wycieczkowego. Szczetino, prawda? Concordia. Tak. No, można sobie to odsłuchać, jak Szczetino, już tam nie mówię, co on z tą kobietą robił w kajucie kapitańskiej, ale no. Jak on pierwszy z tym pierwszym oficerem uciekali zmyknął, z tego. Tak, nie? Tak. No, jeszcze potem miał sprawę, procesy i tak dalej, ale to jest bardzo ciekawa rozmowa, na YouTubie można sobie ją znaleźć. Jest bardzo, bardzo ciekawa. Ale jeszcze wrócę do tego jedzenia, bo napitki mi wyjaśniłeś, dobra, piwa się nie pije, okej. Okay. Wino wiadomo, to i rum. Ale jeszcze odnośnie picia, Zygi, bodajże w Gdyni jest klub miłośników picia, czy tradycji picia rumu, jakoś tak to się nazywa. Szef oczywiście tego klubu nosi tytuł Wielka Lufa, no nie? I ma dwóch pomocników, którzy noszą tytuły małe lufy, no nie? Żeby się wkupić do tego towarzystwa, no to musisz wnieść litr rumu, najlepiej, żeby to był jamański, najlepszy. No i to jest klub krzewienia tradycji picia rumu, w skrócie nazywany WRAK, no nie? Także jak sobie wpiszesz klub tradycji picia rumu WRAK, to zobaczysz i tam ta obsada będzie wielka lufa i dwie małe lufy, nie? Po prostu. No nie. Słuchaj, a jedzenie jeszcze. Czy były takie produkty, których się nie je, nie wprowadza się na statek? Bananów. Bananów. Dlaczego? Dlatego, że banany są symbolem niewolnictwa. I sytuacja była tego typu, że banany przewożono razem z niewolnikami i bardzo często, jak ścigano te statki przewożące niewolników i oni zatapiali, uciekali, to ci murzyni byli przykuci i nawet tonęli z tymi statkami razem, prawda? Ogólnie, więc jeśli chodzi o jedzenie, to na pewno z tego co wiem, to banany na pokładzie się przynoszą nieszczęście, więc ich się raczej nie bierze i po prostu tego się nie bierze. Oczywiście ja powiem jeszcze taką jedną rzecz, że niektóre przesądy w ogóle marynarskie sięgają, tak jak już na samym początku powiedziałem, tych czasów starożytnych, kiedyś przed laty, w epoce w sumie żaglowców, gdy marynarz umierał z dala od lądu, chowano go gdzieś na morzu, prawda? Wcześniej to mu wkładano do ust monety. Często się pokazuje, że pirat miał jakiś złoty kolczyk, tak? Tak, tak. Po to? Po to, że gdyby on zginął, umarł, ktoś miał go pochować, a ten złoto miało być zapłatą za tą przysługę. Ten, który go chował, mógł sobie to wziąć oczywiście, prawda? To jest też bardzo takie, nazwijmy to, istotne. Kilka takich rzeczy o karłach mówiłem, o kobietach mówiłem, o bananach mówiłem. Dosyć oryginalne są tatuaże morskie, bo każdy z tych tatuaży również coś tam znaczy. Jaskółki, które są tatuowane, każda jaskółka to jest 500 mil przepłyniętych, tak? Istnieją tatuaże, gdzie na przykład kotwica, która znaczy, że ktoś przepłynął równik. W ogóle chrzest na równiku to nie tylko jest chrzest na równiku, istnieje również chrzest, jeśli byś przekraczał krąg polarny, tak? Albo istnieje również chrzest na okrętach podwodnych. Też jest bardzo znany i też bardzo, bardzo ciekawy, no nie?
No, różne tam są tatuaże. To jak ktoś byłby zainteresowany, na pewno znajdzie te kwestie Ja, dotyczące po jeśli prostu. chodzi o marynarzy, to pamiętam tak, że kotwice pamiętam, pamiętam jaskółki i pamiętam syreny. I tak samo żółwie na nogach są, prawda, które miały chronić syreny, tak samo, prawda. Natomiast kilka rzeczy odnośnie takich ciekawych, A odnośnie co? na przykład. Tak? A co z syrenami? Czy one były pozytywne dla statku, czy nie? Nie, no syreny to swoim śpiewem, to już z mitologii greckiej, one wiesz, swoim śpiewem zwoływały, wołały ciebie i wpływałeś na mieliznę, nie? Także syreny raczej nie za specjalnie były postrzegane, prawda? Jeśli chodzi o banderę, to chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz, że bandera nie jest zawsze na statku. Nie. Tak jak powiedziałem, bandera, chyba że statek płynie dzień i noc. Ale jeżeli statek wpływa do portu, to bandera jest spuszczana. Bandera jest zawieszana o godzinie 8 rano i na statku jest do zmierzchu. Oczywiście, chyba że płynie przez noc, no to wtedy jest, tak? Ale w porcie ona jest zdejmowana, bandera. To jest też taka ciekawsza sprawa. Jako ciekawostkę ci powiem, że wielu osobom się podoba mundur Marynarki Wojennej Polskiej, prawda? No tak. I chciałbym przypomnieć coś takiego, że jest to jedyny niezmieniony mundur z września 1939 roku. Tak wyglądali polscy marynarze w 1939, bo przed wojną były rogatywki, a po wojnie Ruscy zrobili nam te talerze. Tak. Natomiast marynarzom nie trzeba było robić talerzy, bo oni mieli talerze, nawet przed wojną, tak? Wśród tych kwestiach. Ogólnie mówi się, że kapitan to jest pierwszy po Bogu, czyli primus inter pares, tak? Pierwszy po Bogu. Dlaczego? Dlatego, że kapitan zatrudniał ludzi, kapitan podpisywał umowę z armatorem i kapitan nie miał nad sobą nikogo. Miał tylko Boga, tak naprawdę. On nie musiał, on był panem na statku, O tak? wszystkim decydował. Pamiętaj jeszcze o tym, że statek jest własnością tego państwa, pod którego banderą pływa. Także jeżeli ja płynąłem i wpłynąłem na teren Rosji i mnie wojsko zgarnąć chciało, to oni mnie proszą o pozwolenie, czy mogą wejść na pokład. Nie mogą bez mojego pozwolenia wejść na mój pokład, bo to jest piractwo wtedy, tak? No ale wiesz, spróbuj się nie zgodzić, jak oni lufy czyszczą, nie? No. No. A słuchaj, No, właśnie, także to. jak to wygląda z jurysdykcją? Bo załóżmy na to, że statek wpływa do portu. Nie? Jesteś, nie wiem, Casablanca, tak? Pod czyją jurysdykcją jest załoga, kiedy jest cumuje w porcie? Słuchaj, wody terytorialne każdego państwa to jest 30 mil od brzegu. Czyli jeżeli weźmiesz taką Grecję, która ma 1300 wysp, to praktycznie ciągle jesteś na wodach terytorialnych, bo 30 mil I od każdej podlegasz wyspy pod dookoła. jurysdykcję Grecji. Tak, ale jakbyś i teraz co więcej, jeżeli będziesz na wodach terytorialnych, można cię zatrzymać. Jeżeli będziesz pod wpływem alkoholu i policja cię zatrzyma na wodach terytorialnych, albo w zasadzie straż graniczna, to tracisz wszystko. Tracisz patent, tracisz prawo jazdy, tracisz wszystko, tak? Ale jeżeli miniesz te 30 mil, to jak Jacek Kaczmarski mówił, możesz gwałcić, rabować, sycić wszelkie pożądania. Nikt nie ma prawa cię po prostu zatrzymać, bo jesteś na wodach niczyich. Nawet jeżeli byś na tych wodach niczyich zrobił przestępstwo, nie odpowiadasz przed żadnym sądem. Bo nie masz tak naprawdę, wiesz, A nie masz tak naprawdę. kompania, która jest właścicielem tego statku, nie ma tutaj prawa żadnego? No tak, ale sprawy są rozstrzygane według miejsca zdarzenia. No to jakie chcesz miejsce No zdarzenia? tak. No tak. Sąd właściwy dla miejsca zdarzenia. Albo sąd właściwy dla jednej strony, albo dla miejsca zdarzenia. To gdzie chcesz, jak jesteś na terytorium niczyim? To tak jak ja bym zabójstwa dokonał w kosmosie. No. No nie? No tak to coś z tego jest. No ale dobrze. Salwy honorowe. Mówiłem o banderze. Brytyjczycy też wymuszali coś takiego jak pokłon bandery. Czyli po prostu jak statki się mijały, to flaga z masztu była spuszczana, tak? Bandera z masztu była spuszczana. I to był tak zwany pokłon bandery. Też wymyślano, Brytyjczycy wymyślali salwy honorowe. Oczywiście tych salw było różna ilość. Akurat w Stanach Zjednoczonych pierwotnie, jak było te chyba 13 stanów, tak?
pierwotnych, to właśnie było 13 salw. Najwięcej oczywiście tak naprawdę salw honorowych otrzymuje admirał. Jeżeli byłby admirał na pokładzie, to jest 17 salw. Jeżeli zwykły dowódca, to byłoby 5. Różne są te rozróżnienia, różne marynarki różnie to mają. Liczby nieparzyste ogólnie przynoszą na morzu szczęście, liczby parzyste przynoszą nieszczęście, tak jak z kwiatami. Nigdy nie dajesz parzystej liczby kwiatów, tak? To jest też bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Na pewno, jeżeli chodzi o kwestie związane, bo będziemy powoli dochodzili do końca, jeśli dobijamy do brzegu. Tak, jeżeli byłaby sytuacja, że chodzi o tych pupili, marynarze bardzo lubili wszystkie białe ptaki, czyli wszystkie albatrosy, wszystkie mewy. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Twierdzono, że w tych białych ptakach to są właśnie dusze tych, co zginęli na morzu. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, ulubieńcami są na pewno delfiny. Na pewno nikt nigdy nie zabije delfina. No, oczywiście są rzezie delfinów gdzieś tam w Japonii, ale żaden raczej marynarz nie będzie zabijał delfina, bo to przynosi nieszczęście. Dlaczego? Dlatego, że to są naprawdę bardzo pocieszne zwierzaki, powiedzmy sobie szczerze. Ja pamiętam, jak pływałem niejednokrotnie, że jak delfiny się pojawiały, to naprawdę one w sposób majestatyczny, pamiętam akurat w Grecji, dookoła jachtu pływały, dookoła prowadzały cię tak jak konie do portu, wiesz, i gdzieś przed portem znikały po prostu. Wiesz tak co, samo, pamiętam taką opowieść z książki, nie pamiętam jaki tytuł tej książki, o delfinie, który miał na imię Jack i on przeprowadzał przez Horn Cape statki, aż któregoś razu został źle potraktowany przez jakiś tam statek i on sobie go zapamiętał. I ten statek właśnie wprowadził na skały. No, niesamowite. Znaczy też jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, w ogóle delfiny, wiesz, też są wykorzystywane przez jakieś CIA czy jakieś tam inne służby, tak, ponieważ one kapitalnie jako radary funkcjonują. Ultradźwięki i ja na przykład bardzo, bardzo lubię, bardzo miło jest zawsze, jak widzę delfiny. Zresztą powiem ci, jak pływałem po Tajlandii, bo kiedyś taki rejs prowadziłem, znaczy nie prowadziłem, ale ja tam byłem drugim oficerem za zaopatrzenie, to takich kilka ciekawostek powiem kuriozalnych. Pamiętam, że musiałem kupić jedzenie dla całej ekipy w ogóle. Wziąłem, poszedłem do portu, powiedziałem, żeby ci Tajowie zamówili mi tam gdzieś, wiesz, taksówkę, ja podjadę do jakiegoś tam supermarketu. I ten, no i pojechałem, no i spakowałem te wszystkie rzeczy, jak wracałem, to jakoś dwie reklamówki chyba zostawiłem w bagażniku tego gościa, nie? No ale jak pod pokładem wszystko wyjmowałem, no to była taka sytuacja, że zorientowałem się, że te dwie, że czegoś mi brakuje. Więc poszedłem do tego portu i mówią do mnie, mówię, żeby zadzwonili po tego gościa, bo tam w bagażniku zostały jeszcze dwie te reklamówki z jedzeniem, nie? A oni mówią, a jak ten gościu się nazywał? Ja mówię, no kurna, nie wiem jak się nazywał, no żeśmy się nie zapoznawali, ale widziałem, że jak on przyjechał, to usłyszałem, że ona do niego mówiła Bambi chyba, nie? Aha. No to ja mówię, on się chyba nazywał Bambi, aha, Bambi, no to ona zadzwoniła, przyjeżdża facet, ja patrzę, to nie ten facet, w ogóle inny samochód. Ja mówię, no to może to był Bambo, ona mówi. Ja mówię, może był i Bambo, nie? No to dobra. Przyjechał drugi, a ci Tajowie wszyscy tacy sami z twarzy, kurna, nie? Tylko ja tylko po samochodach rozpoznawałem, nie? Ale to też nie ten. A ona mówi, to może był Bambu, nie? A ja mówię, nie wiem, może był i Bambu. No i ktoś tam trzeci przyjechał, okazało się, że trafiłem i zabrałem te reklamówki, ale potem mówię, kurna, co za imiona, wiesz, Bambi, Bambo, Bambu, ale z drugiej strony zacząłem sobie myśleć, przecież u nas też jest Kaśka, Baśka, Aśka, nie? No tak, tak. Ogólnie tak. Jakbyś się zastanowił, to też takie jakieś dziwne kwestie imion są, no ale właśnie ten rejs w Tajlandii, bo tam był z Tajlandii do Malezji i do Indonezji, to powiem ci, że to był pierwszy taki rejs, gdzie ja widziałem faktycznie latające ryby, o których gdzieś tam czytałem, tak? Ale płynąłeś i przed dziobem, wiesz, takie całe stado. Widziałem to. Przelatywało, no nie? Niesamowite wrażenie, niesamowity jakiś taki, wiesz, ogólnie powiedzmy sobie kawałek świata, który zachęcam, żeby też zobaczyć, jak taka możliwość jest, zwłaszcza, że tak naprawdę najdroższe, co się wyda, to jest
przelot samolotem, a jedzenia tam się zbytnio nie chce, jak przy takich upałach, no tylko raczej się wodę pija albo tego typu rzeczy. No mówię o kwestiach morskich, można by opowiadać i opowiadać. To ja cię jeszcze na koniec zapytam o taką rzecz. A jak traktujesz duże statki wycieczkowe typu Caribbean, czy tam wiesz, te Norway? Te kruzery ci chodzi? Kruzery, tak, kruzery, bo ja twierdzę, że to nie są nawet, jeśli ktoś był na kruzerze i mówi, że płynął statkiem, to wybaczcie mi, ale byłeś w hotelu, który jest na wodzie. Ale posłuchaj, ja pamiętam, jak była taka sytuacja, jak przyleciałem do Phuket, do Tajlandii, leciałem przez Moskwę w styczniu, najśmieszniejsze było to, że jak lądowałem w Moskwie, to ogniem lud z samolotu ściągali, bo to styczeń był. A jak wylądowałem w Phuket, to jakieś tam dziewczyny w jakichś klapkach stały, nie? Bo tam był po prostu sezon, największy sezon, nie? No i wyobraź sobie, że pamiętam, jak wypływałem z portu Phuket i płynąłem do Malezji, Indonezji i wróciłem, to przed wypłynięciem lecieli ze mną chyba z 10 czy z 15 Polaków, jacyś tam, wiesz, nie wiem, prawnicy czy nieprawnicy, i oni wsiedli na takiego katamarana, no nie? To powiem ci, jak wracałem, to oni dalej na tym katamaranie siedzieli i pili, nie? No. A ja już, wiesz, z Malezji, z Indonezji wróciłem, nie? Tak. A oni dalej siedzieli i pili, no nie? I, ale wiesz, sobie parę zdjęć porobili, nie? Tu teges, że oni gdzieś tam byli, a oni nawet z portu nie wypłynęli. No tak, tak. Także tak. Wiesz... Ja mówię ja o tym, powiem, że trzeba być na prawdziwym statku, który cię trochę pokołysze. Wiesz, nie musi nawet być... Nawet nie na dużym statku. Ja ci powiem, kiedyś na Morzu Śródziemnym, powiem ci, Zygi, pływasz praktycznie do połowy października, maksymalnie do końca października. Potem już nie pływasz, dlatego że są sztormy. I kiedyś znajomy poprosił mnie w grudniu, czy pomogę mu przeprowadzić jacht z Sardynii na Majorkę. Ja głupi się wziąłem, wiesz, zgodziłem na to. Ja pamiętam do tej pory, Zygi, jak wypływałem, widziałem główki portu czerwoną i zieloną i wypłynęliśmy sobie i efekt był, wiesz co, Zygi, taki, że zrobił się sztorm. Tam było 10 przynajmniej w skali Beauporta. Wow. To wiesz, jak masz horyzont i widzisz niebo i wodę, to ty to widzisz, jak się nie obrócisz, tak ty to widzisz. Nie ma żadnego punktu odniesienia. I ten sztorm jak się zrobił i te fale zaczęły chodzić i ty wiesz, spadasz z tym w dół i ty ciągniesz pod górę, a ten mi jeszcze spod pokładu wychodzi i mówi, jutro po południu powinno się przejaśnić, nie? Ja sobie myślę, jutro po południu, człowieku, jak ja tutaj już jestem porobiony, posrany praktycznie, nie? I wiesz, jak cię tak troszkę przetarga porządnie, a ty jesteś, ktoś ci powie, przegubowiec ma 18 metrów, tak. A ty płyniesz na 20, to ty dopiero sobie powiesz, że te 20 to jest taka skorupa, nic. Tak, to jest nic. To jest nic. Jak nie masz żadnego punktu odniesienia, bo wiesz, jedziesz samochodem, to się zatrzymasz, nie? Jedziesz samochodem, to przystaniesz, jak jest zła pogoda. Tutaj nie masz szans. A tu nie wiesz jak. Ja się zastanawiałem, spierniczać do Francji, czy nie, bo tam obok jest przecież jeszcze Korsyka, czy coś tam, ale praktycznie wszędzie było ten sztormowo i to naprawdę było nie za specjalnie. Dlatego mówię, że trzeba przynajmniej raz w życiu popłynąć takim zwykłym statkiem, nie wycieczkowym, który nawet wiesz, no on w sztorm... Albo zwykłym, albo nawet jeżeli będziesz płynął na jachcie, ale będziesz widział naprawdę niebezpieczną pogodę, bo wiesz, jak ja pływałem po Tajlandii, no to wiesz, weźmiesz sobie dziewczynę i masz świat bajkowy. No woda, tak. Korale... Koralowce, tak, nie mówimy o takich. To jest ekstremum, wiesz. Ja też nie mówię o sytuacji, że ty wpłyniesz w sztorm, bo to nie o to chodzi, to nie jest sztuka, nie? Tu chodzi o to, żeby w normalnych sytuacjach poczuć te fale, tak, że ty się kołyszesz. Nie? Jako ciekawostkę wam powiem, że na świecie istnieją trzy najniebezpieczniejsze morza na świecie. Jedno to jest morze Barentsa. Drugie to jest Morze Północne, a trzecie najniebezpieczniejsze morze na świecie to jest Morze Bałtyckie. Bałtyckie? To jest ciekawostka. Tak. Dlaczego? Barentsa to wiem. Morze Północne Barentsa, też jest... Barentsa, Północne i Bałtyckie. Dlaczego? Dlatego, że Bałtyckie jest z każdej strony otoczone lądem. I jeżeli cokolwiek się zdarzy, to momentalnie robi się sztorm na Bałtyku. Momentalnie się robi sztorm na Bałtyku. Problem w sztormie nie polega na tym, że fala jest wysoka, bo fala będzie bardzo wysoka, ona cię
przeleje, przeleci i do widzenia. Problem nie leży w tym, że fala jest wysoka. Problem jest w tym, że jak długa jest fala. Bo jak ty się na fali znajdziesz, a ona cię weźmie, wiesz, zabierze ze sobą, to się zaczyna problem, nie? Bo tam, wiesz, wysoka to ona cię przeleje, zmoczy i pójdzie dalej, nie? Krótka, ale wysoka to nie jest problem, nie? Ogólnie. Bo na morzu z natury rzeczy zabierze. Bo nie wiesz, gdzie cię zabierze, tak? Może być na mieliznę albo na skałę. Ja ci powiem jeszcze, Zygi, na zakończenie, że pływanie i ta pasja na morzu nauczyła mnie też w jakimś stopniu odpowiedzialności. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jak miałem wachty nocne, najgorsza to jest tam, wiadomo, od północy do czwartej, czy tam od, jak to tam wypada, wiesz, te nocne, kiedy już się chce naprawdę spać. I ja pamiętam, że siedziałem za sterem i prowadziłem. Oczywiście wtedy zawsze jest coś takiego, że robisz sobie kawę, dolewasz trochę rumu i tak dalej, żeby to jakoś tam utrzymać się, nie? Bo to też nie jest tak do końca, że ten rum to jest chlany, wiesz, na potęgę. Tak. W porcie oczywiście tak, ale ogólnie się stosuje rum jako taki dodatek do herbaty czy do kawy. I na czym polega rzecz? Płynąłem, pamiętam, w nocy, gdzieś tam po północy i powiem ci, tak popatrzyłem, że tam na dole pod pokładem było światełko, bo drugi siedział i na mapach siedział na przykład, czy na ajsie i tak dalej, nie? I wiesz co? I tak sobie uświadomiłem, że jakbym teraz pierdyknął w coś, to ci ludzie, którzy śpią pod pokładem, oni nawet nie mają szansy na ucieczkę. Bo ty śpisz i ty ufasz, że ten ktoś będzie... Tak naprawdę te całe rejsy są takie, że ty zawsze wiecznie chodzisz niewyspany, bo ty niby chcesz ci się spać, ale z drugiej strony... Czuwasz. Wiesz, musisz czuwać, nie? Tak naprawdę... Ale naprawdę jest to wspaniały kawałek mojej historii. A kiedy ostatnio pływałeś? Rok temu. Bo rok temu dostałem kapitana. Rok temu miałem ostatni rejs i jako rejs sobie wziąłem, że po prostu chciałbym przepłynąć całe, wiesz, polskie wybrzeże. Od Świnoujścia, żeby sobie płynąć aż do Gdyni. I już na zakończenie tak sobie powiedziałem, bo mówię, że już za chwilę będzie, że ja też polskiego wybrzeża nie opłynąłem, nie? Tak jak zawsze mówię, że wiesz, że tutaj się chwalą Mazurami, ale ja już z kobietą się ugadałem, że wiesz, że jeżeli, że ja sobie Mazury na emeryturę zostawię, nie? Ogólnie. No pięknie. Arturze, no to co ci życzyć? Pomyślnych wiatrów? Dobry. Ale z tej dobrej strony dobrych wiatrów, nie? Z dobrej strony. Wiesz, ale to ci życzę i na morzu, i w życiu dobrych wiatrów. No. Fajnie, no bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Poprowadziłeś nas w takie krainy, że mnie się wyobraźnia uruchomiła. Lubię morze, chociaż powiem ci, że gorzej byłoby z pływaniem, bo tego nie potrafię. No ale... No, jeszcze ci jedną rzecz powiem. W XVII-XVIII wieku 90% marynarzy nie potrafiło pływać. No, to jest ja w dobrym towarzystwie. Natomiast ja miałem taką sytuację w Tajlandii, że jak płynąłem, to ten kapitan był taki inteligentny, że wywalił szalupę i mówi, dobra, to weź Artur, przyprowadź tą szalupę, nie? Wiesz, ty se możesz pływać po basenie, ale jak ja mam wskoczyć do oceanu, tak? No to sorry, nie tędy droga, nie? Ale ja nie wiem, jakoś tak sobie w głowie ubzdurałem, że jak założę płetwy, to będę miał większe nogi, nie? Po prostu, nie? No tak. No i naprawdę, założyłem płetwy i wskoczyłem do oceanu i przyciągnąłem tą szalupę i powiem ci, że byłem niesamowicie dumny z siebie, że ten strach wziąłem jakoś, wiesz, że ten strach w ogóle wziąłem... Tak, wziąłeś go w karby. Tak, że jakoś dałem radę z tym strachem, no nie? Wiesz co, to ja mam taką propozycję, to umówmy się na następne spotkanie, ale nie zmienię koszulki. No dobra. Dobra. Fajnie, bardzo ci dziękuję. Trzymaj się. Jaka tam pogoda w Gliwicach jeszcze? Powiedz mi. Powiem ci, że śnieg dzisiaj spadł. O, wow. No. Ale nie wiem, jak on tam się utrzyma. Nie wiem, jak on tam się utrzyma, ale spadł śnieg, także wiesz. To pozdrów moje Gliwice. Bardzo lubię, bardzo szanuję i bardzo lubię Gliwice. Trzymaj się i do następnego razu. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Wszystkich pozdrawiamy. Cześć.
Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.